gwiazda poszukiwany, poszukiwana nie żyje. Przekazano smutne wieści. Tadeusz Chudecki przekazał smutne wieści o śmierci cenionej aktorki znanej z popularnych seriali. Uwielbiana artystka zmarła w wieku 91 lat. Jak pożegnali ją fani? Zmarła polska aktorka. W czasie wojny straciła brata. Popularna aktorka przyszła na świat 4 lutego 1933 roku w Warszawie w rodzinie ziemiańskiej. Większości dzieciństwa nie spędziła jednak w stolicy. Mieszkała w należącym do jej rodziców domu w Mysłowie. Lat młodości nie wspominała najlepiej. W trakcie II wojny światowej, gdy miała raptem kilka lat, w tragicznych okolicznościach śmierć poniósł jej ukochany brat Tadeusz. Zginął wskutek bombardowania. Była absolwentką prestiżowej łódzkiej filmówki. Po raz pierwszy na ekranach pojawiła się w komediodramacie pod tytułem Nikodem Dyzma. W ciągu kilkudziesięciu lat kariery zagrała także w wielu innych popularnych filmach i serialach. Nie żyje gwiazda serialu Poszukiwany, Poszukiwana. Jej zawodowy sznyt widzowie mogli podziwiać w 07 Zgłoś się, Plebanii i Poszukiwany, Poszukiwana, gdzie wcieliła się w postać karpielowej. Artystka za swój największy sukces mogła uważać obraz Kobieta samotna, za który w 1988 roku została wyróżniona nagrodą za pierwszoplanową rolę kobiecą przez jury Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. W 2018 roku przyznano jej kolejny laur, medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Ostatni raz na planie pojawiła się 9 lat temu. Wystąpiła wówczas u boku Andrzeja Chyry w przejmującym filmie o historii niedowidzącego nauczyciela, Carte Blanche. O kim mowa? Nie żyje Maria Chwalibóg. Zmarła w wieku 91 lat. Tadeusz Chudecki ponure wieści o śmierci Marii Chwalibóg przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych. Pogrążeni w żałobie fani aktorki tłumnie skomentowali tę wieść. W sekcji komentarzy można znaleźć wyrazy współczucia i kondolencji. Była wielką aktorką zarówno sceny, jak i ekranu. To wielka strata dla kultury. Ależ przykro. Ostatnio o niej często myślałem. Pisali zasmuceni internauci. Pamiętam pierwszy tajny pokaz filmu Agnieszki Holland Kobieta samotna. Marysia zagrała genialnie, film wstrząsający. Został w mojej głowie na zawsze. I ty zostaniesz, Marysiu, w naszych sercach i pamięci na zawsze, dodała Maria Pakulnis. Nie są znane bezpośrednie przyczyny śmierci 91-latki. Maria Chwalibóg najprawdopodobniej zostanie pochowana w tym samym grobie, co mąż Marek Bargielowski. Fani mogą się zatem spodziewać, że pogrzeb seniorki odbędzie się w Starachowicach.